Dzień dobry, to jest Wywiad Gospodarczy Grażyna Raszkowska, a dzisiaj porozmawiamy o medycynie, o tym czy w polskich szpitalach pracują rzeczywiście w pełni legalne roboty medyczne i co to tak naprawdę oznacza. A naszym gościem jest pan Artur Ostrowski, członek zarządu firmy Synectic. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Czy w polskich szpitalach pracują legalne roboty medyczne? To brzmi trochę groźnie, dlatego chciałam najpierw pana poprosić o wyjaśnienie, doprecyzowanie o czym tutaj, co możemy brać pod uwagę mówiąc właśnie o tym legalnych, ewentualnie nielegalnych robotach medycznych w polskich szpitalach. Chętnie bym zaczął od powrotu do, do źródeł. Czym jest robot? Czym jest robot medyczny, jeżeli pani pozwoli? Historia jest tutaj długa, roboty medyczne pojawiły się, pojawiły się kilkadziesiąt lat temu jako, jako koncepcje, natomiast udało się je zrealizować w postaci materialnej w, pod koniec lat 90., więc historia istnienia robotów w ogóle medycznych i robotów w służbie zdrowia. Międzynarodowy nie jest taka długa. Roboty medyczne mogą się kojarzyć, jeszcze inaczej, mogą się kojarzyć osobom, które są zupełnie takie postronne i nie, nie są specjalistami, z takimi robotami, które, typu, prawda, roboty jak z Gwiezdnych Wojen. Więc oczywiście musimy powiedzieć, że nie o takich robotach medycznych mówimy. Są tak, to zupełnie inne urządzenia. Czyli mm -hmm. na rynku nie ma jeszcze robotów autonomicznych. Tak, powinniśmy bardziej mówić o zautomatyzowanych, zrobotyzowanych systemach wsparcia. Wsparcia w rehabilitacji, w chirurgii, w ortopedii, w neurochirurgii, natomiast nie są to autonomicznie samodzielne działające urządzenia z wyłączeniem jakiś prostych systemów, które służą właściwie taką podstawową pomocą dla, dla pacjentów czy obłożnie chorych, czy pacjentów długoterminowych w szpitalach. Także mówimy o urządzeniach wspierających które są zarządzane przez lekarza, i to lekarz jest tym głównym dyrygentem w tej orkiestrze, jaką stanowi zespół medyczny, i również system wsparcia chirurgicznego, który znajduje się na bloku operacyjnym przykładowo. Czyli mamy teraz jasność, że roboty, te roboty systemy, urządzenia medyczne nazywane robotami medycznymi, to są, to są jednak urządzenia, które są bardzo wspomagane przez specjalistów lekarzy, którzy dyrygują tymi, tymi urządzeniami. Tak, i, i to lekarze. W dalszym ciągu mają pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie całego tego systemu. Robot dzisiaj, można by powiedzieć, jest manipulatorem czyli ta część wykonawcza odpowiada za przeniesienie ruchów i decyzji operatora na ten element, który przykładowo w robocie chirurgicznym znajduje się w ciele pacjenta i wykonuje czynności, o których decyduje operator. Panie prezesie powiedział pan robot chirurgiczny tak to urządzenie chirurgiczne czy to są czy to jest główne zastosowanie tych urządzeń robotów medycznych czy urządzeń właśnie w chirurgii, myślę, że nie wiem czy główne ale na pewno najbardziej spektakularne z uwagi na to, że naruszamy, powłokę brzuszną pacjenta i jesteśmy wewnątrz naszego ciała. Stąd najbardziej spektakularne są te obrazy, które ostatnio często się przewijają w polskich telewizjach czy w polskim internecie, i one dotyczą najnowszych systemów chirurgicznych, które właśnie reprezentują tą grupę. Jest oczywiście całkiem pokaźna grupa innych robotów, ale mniej spektakularnych i które pracowicie i sumiennie wykonują swoją codzienną pracę. Natomiast chirurgia zawsze była pewną magią i stąd zainteresowanie zainteresowanie opinii publicznej właśnie tą, tą specjalizacją tym fragmentem robotyki medycznej robotyka medyczna w chirurgii, no bardzo wspomagana czy też operowana właśnie przez, przez lekarzy jak to praktycznie wygląda pacjent jest ci lekarze są obecni przy pacjencie czy są obecni bardziej przy robocie bo wydaje mi się, że to też może być bardzo, ciekawe tak do, do opowiedzenia jak to jak to praktycznie wygląda. Jeden z pierwszych robotów, który, który się pojawił na rynku takich chirurgicznych w roku 1998, służył do wykonania zabiegu na odległość, czyli z operator siedział w Stanach Zjednoczonych, natomiast pacjent znajdował się w Europie. I wówczas ta próba zakończyła się powodzeniem, to znaczy zarówno z powodzeniem chirurgicznym, jak i, z, jak i tym, że, że pacjent przeżył przeżył operację, i, i, i to stanowiło pewien wyznacznik. On, te próby nie były powtarzane później, bo okazało się, że nie jest to wystarczająco istotnym elementem. Istotnym elementem jest dodatkowa wartość, którą robot w rozumieniu systemu wsparcia chirurgicznego wnosi w, w, w zabieg. Co on, co on umożliwia? Umożliwia przede wszystkim korektę pewnych gwałtownych ruchów operatora, zmniejszenie drżenia jego rąk, czyli zapewnia nam zdecydowanie większą precyzję w wykonywaniu bardzo delikatnych, a z kolei istotnych ruchów w zakresie chirurgii zabiegowej i stąd stanowi ten element wykonawczy, ale to na początku tego całego łańcucha procesowego jest lekarz, który siedzi na sali operacyjnej najczęściej, za konsolą. Która jest połączona światłowodowo z tym dodatkowym elementem wykonawczym, na którym są zainstalowane takie znane instrumenty chirurgiczne, natomiast o, o zdecydowanie większej precyzji i przede wszystkim są to instrumenty nadgarstkowe. W robocie chirurgicznym Dawinci. Vinci mówimy tutaj o instrumentach nadgarstkowych, które mają 7 stopni swobody, więc potrafią nie tylko odzwierciedlić ruchy naszego nadgarstka, ale wnieść jeszcze dodatkową możliwość ruchów, tak żeby w bardzo trudnych. W lokalizacjach anatomicznych, jaką jest prostata, jaką jest jelito grube, czy, czy w ginekologii macica, pozwalają operatorowi dotrzeć tam, gdzie normalnie by nie dotarł, ani w chirurgii otwartej, a jeżeli nawet dotarłby, to wykonywane ruchy są zdecydowanie bardziej precyzyjne. Już nie mówiąc o optyce, dzięki wykorzystaniu optyki 3D mamy też znakomity ogląd tego pola zabiegowego z olbrzymim powiększeniu. A więc jak gdyby koincydencja tych dwóch faktów: możliwość dotarcia, precyzja i wizualizacja tego pola to są trzy co najmniej najbardziej istotne walory tego sprzętu. Czyli bardzo nowoczesne urządzenia, bardzo precyzyjne urządzenia wymagające też fachowej bardzo obsługi. A Panie Prezesie, czy bardzo drogie, jak to wygląda, jeśli chodzi o finansowanie takich urządzeń, jakie ewentualnie szpitale mogą, czy, czy inne placówki medyczne mogą sobie pozwolić na tego typu urządzenia? Pomówmy już teraz właśnie o takich konkretnych przy, przykładach tych urządzeń medycznych. Ograniczę się do, do, do tego, co jest nam najbliższe jako dystrybutora sprzętu Da Vinci, czyli będę mu opowiadał o, o i odnosił się do wartości robotów chirurgicznych stosowanych w bardzo w uniwersalnym zakresie chirurgii, czyli dla raryngologii, dla chirurgii ogólnej, jelita grubego, bariatrii przepuklin, dla ginekologii onkologicznej, dla urologii onkologicznej, czyli spektrum zastosowań jest bardzo szerokie. Są to spektakularnie wysokie kwoty, można by było powiedzieć. Roboty należą do najdroższych urządzeń. Począwszy od pojedynczych milionów złotych za roboty neurochirurgiczne do kilkunastu milionów złotych za takie w pełni wyposażone roboty, roboty najnowszej czwartej generacji. Natomiast, jeżeli się popatrzy na łączny rachunek kosztów wynikających z zakupu urządzenia, kosztów instrumentów, ale policzy się również potencjalne korzyści wynikające ze skrócenia pobytu pacjenta z braku powikłań albo z mniejszej ilości powikłań, braku transfuzji, mniejszym obciążeniu bloku operacyjnego. Wszystko to razem powoduje, że świat uciekł nam już do przodu dawno, dawno i robotyka, tak jak wspomnieliśmy już, która ma około 20 lat, robotyka medyczna, analiza kosztowa po stronie kosztów, ale i po stronie korzyści wynikających z jej zastosowania pokazuje, że, że jest to droga, którą podążamy. Polska jakie, będzie ją tą drogą bardzo intensywnie podążać w najbliższych latach. Ale w tej chwili to są, można powiedzieć, jeszcze początki, czy już jesteśmy jednak trochę zaawansowani? Ile takich robotów medycznych, takich specjalistycznych, chirurgicznych jest w Polsce dostępnych? W Polsce jest około 10 robotów chirurgicznych dostępnych i w większości to są roboty najnowszej generacji, czyli przeskoczyliśmy trochę erę, tak jak w telekomunikacji, analogowych kabli i dzisiaj mamy szczęśliwie już... Jest, pełnowartościowe produkty bez chorób wieku dziecięcego, uznane na rynku, sprawdzone, bardzo niezawodne, a więc w każdej chwili dostępne do, do, do wykorzystania. I to jest chyba najbardziej istotne z punktu widzenia naszych, naszych i osób zarządzających służbą zdrowia, ale też chirurgów, którzy z tych aparatów korzystają. W stosunku do krajów, które zaczęły ten rozwój robotyki zdecydowanie wcześniej, no na pewno te liczby nie są atrakcyjne. Mówimy o sąsiednich krajach typu Włochy czy, czy Niemcy, które mają ponad 100 robotów, a więc jest to robot, przypada na, na, na kilkadziesiąt lub, lub sto kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. U nas ten robot przypada jeszcze ciągle na kilka milionów, a więc dostępność tego typu zabiegów i pod względem infrastruktury ale i pod względem operatorów którzy umieją z nich korzystać jest wyjątkowo jeszcze ograniczona, głównie to, są, głównie to są koszty tak głównie to są koszty czy też właśnie ten dostęp kadry która by potrafiła i zechciała korzystać z tego typu urządzeń, medycznych, wyzwaniem dla rynku jest ilość wyszkolonych operatorów Myślę, że dzisiaj pokusiłbym się o tezę, że. Łatwiej o dostęp do robota niż o, o, o bardzo wysoko wykwalifikowanego operatora, który ma wystarczające doświadczenie, żeby robić tych procedur bezpiecznie, dużo i regularnie. Jesteśmy ciągle w fazie uczenia i, i, i to są nasze cele na najbliższe lata: kształcenie, kształcenie chirurgów, którzy będą mogli efektywnie i bezpiecznie korzystać z tej technologii. A czy te roboty medyczne, te urządzenia, o których mówimy, skonfigurowane, one są dostępne w Polsce w tej chwili obecnie w publicznych szpitalach, czy w prywatnych szpitalach, czy tu i tu? Rynek łożył się bardzo hybrydowo, czyli mamy bardzo intensywnie rozwijający się rynek prywatny, od którego rozpoczął się Rozpoczął się rozwój tej robotyki w ubiegłym roku, ale mamy też wzrastającą rolę szpitali publicznych i ich również rosnące zainteresowanie. Szpitale publiczne doceniły tą technologię, też chcą mieć ją w swojej ofercie, i też są świadome atutów i zalet wynikających z ich korzystania. I myślę, że dzisiaj mamy rynek 50-50%, rynek taki podział pomiędzy segment prywatny i segment nie segment publiczny, ale zauważamy rosnącą rolę sektora publicznego. Jest, potrzeba więcej czasu na, na zdobycie finansowania i, i rozwój tego rynku I przekonanie przekonywanie się do tego jest ustawa jest prawo które mówi wyraźnie jakie urządzenia mogą pracować w szpitalach czy w placówkach zdrowia jest ta główna ustawa o wyrobach medycznych prawda które reguluje całość zagadnienia i dlatego moje pytanie które na początku postawiłam czy w polskich szpitalach pracują rzeczywiście w pełni legalne roboty medyczne może troszeczkę tak mocno mocniej postawione niż Niż, niż jest ewentualnie w rzeczywistości. Wydaje się zasadne, proszę powiedzieć, czy roboty czy te urządzenia, z których korzystają pacjenci, to są zawsze w pełni przystosowane do tego prawa, które obowiązuje w Polsce. W Polsce obowiązuje prawo zawarte i opisane w szczegółach w ustawie o produktach leczniczych i wyrobach medycznych. Ta ustawa aktualnie obowiązująca z 2010 roku, czyli, czyli tutaj jakby wszyscy powinniśmy być świadomi po stronie i wytwórców, jak również importerów, autoryzowanych dystrybutorów i autoryzowanych przedstawicieli i dystrybutorów, czyli ustawa definiuje poszczególne zakresy odpowiedzialności dla poszczególnych graczy, którzy w ramach tego procesu powinni podejmować się określonych odpowiedzialności. I to, czego w naszym przekonaniu brakuje przy popularności, rosnącej popularności tej metody, pojawiają się na rynku urządzenia, które trafiają do Polski w, na drodze takiego importu bezpośredniego niekontrolowanego tą ustawą importer w naszym przekonaniu nie wywiązuje się ze wszystkich obowiązków, które wynikają z tej ustawy, a więc nie śledzi oceny zgodności, czy ten wyrób jest zgodny ze wszystkimi, który importuje, jest zgodny ze wszystkimi przepisami, nie wprowadza go w wszystkich przypadkach należycie do obrotu, a taka odpowiedzialność na nim ciąży. Proszę pamiętać, że, że najważniejszym elementem systemów jest, jest to, że są one wykorzystywane w terapii, czyli naruszamy powłokę brzuszną, wchodzimy, ingerujemy w ciało pacjenta. Mówimy nie tylko o samym urządzeniu czy infrastrukturze, ale mówimy też o instrumentach, których korzystamy, czy, czy te instrumenty są jak gdyby dobrze przygotowane, dobrze wysterylizowane, w należyty sposób producent, importer oraz użytkownik. Zadbał o to, żebyśmy jako pacjenci czuli się bezpiecznie. czy, czy dochowaliśmy pacjent, należytej staranności w tych wszystkich elementach procesów. A po, polscy pacjenci korzystający z takich, z takich robotów, z takich urządzeń, mogą czuć się, rozumiem, w pełni bezpiecznie, jeśli jest to no wszystko zgodnie z prawem, tak? Przewidziane. Tak, i w sposób jak gdyby w tych, nazywamy to autoryzowanymi placówkami, które jakby dochowają należytej, dochowują należytej staranności, jeśli chodzi o przede wszystkim proces uruchomienia, proces. Jakby pozyskania urządzenia, skądkolwiek by to urządzenie nie pochodziło, czyli kontroli. Urządzenia tej klasy zawierają mnóstwo czujników, mnóstwo elementów wrażliwych na, na potencjalne uszkodzenia, wymagają określonej kontroli zgodnie z zaleceniami producenta. Więc jest to kolejny element, który należy zweryfikować, żeby. A po czyjej stronie leży odpowiedzialność producenta tej pracówki, który wprowadza, czy nie wiem, dyrekcji szpitala, bardzo krótko, bo już musimy kończyć pokolenia Po stronie producenta rozmowę. leży odpowiedzialność za wyrób potencjalnie niebezpieczny, ale po stronie użytkownika leży odpowiedzialność za to, żeby dochować należytej staranności i wykonać wszelkie procedury, które prawo nakazuje, czyli odpowiednie przeglądy, odpowiednie części zamienne, odpowiednie procesy czyszczenia, mycia, sterylizacji. Już widzimy, jak to jest trudne. Nauczenie i przekazanie naszej wiedzy i doświadczenia poszczególnym użytkownikom. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak to funkcjonuje, jeżeli ktoś tej wiedzy nie ma od początku do końca odpowiednio uporządkowanej. Mówiliśmy dzisiaj o legalnych robotach medycznych, o autoryzacji, o tym, jak to jest ważny rynek, jeśli chodzi o polskich pacjentów i szpitale. Naszym gościem był dzisiaj pan Artur Ostrowski, członek zarządu firmy Synectic. Dziękuję bardzo za przybycie do studia i za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.